Cześć wszystkim, z tej strony Martyna, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie i mam nadzieję, że będzie bardzo przyjemnie, bo zaczynamy znowu kolejny odcinek z Jade Empire i jak zauważyłam, Jade Empire interesuje aż 66 ludzi i w sumie mi miło z tego powodu, bo jak wiecie, ja lubię grać w przygodówki i bardzo chciałabym zagrać w przygodówki, dlatego gram w przygodówki. Nie każdemu się podoba to, że gram w przygodówki, ale ja chcę grać w przygodówki, dlatego będziemy grali w przygodówki. Chyba wyraziłam się jasno, bo nie wiem, czasem jak czytam komentarze, że powinnam głównie się skupić na kronikach, jeżeli chcę naprawdę dostać swój fame i to wszystko, że zbliżają się nowe kanały, które również, wiecie, jakby gadają o teoriach i tym całym syfie i związanym z grą, w sensie syfie, wiecie o co chodzi, że tego jest po prostu dużo. Ja to rozumiem, nie wszyscy się rozwijają tak jak chcą, ojejku. Nie każdy się rozwija tak jak chce, jestem dumna z tego, kim jestem, jaka jestem i jak swój kanał prowadzę. Zbliżasz się do ekstratora dusz, zabójcy chcą, byś stworzyła kruch ducha, chcą, byś zniszczyła czyjeś życie, by zasilić kukłę golema. Stali się bardzo skuteczni w swojej brutalności. Nie zawsze tak było, strach był główną taktyką, zniszczy rodzinę jednego, by zapewnić sobie lojalność wszystkich. To poprowadziło do chaosu, buntów, sprzymierzeńcy zwracali się przeciwko sobie. Osoby skłonne do zdrady obawiają się jej najbardziej. Zastanów się, co by było, gdybyś uszkodziła maszynę i przywróciła chaos zdrady, którego tak boi się cesarz. Czy mogę popsuć ich plany, zdobyć to, czego potrzebuję, bez względu na twoje motywy? Jeśli pomagasz zabójcom, to szkodzisz sama sobie. Jeśli wypaczasz okruch duszy, to posuniesz się naprzód, jednocześnie wyniszczając ich golemy. Pragną kontroli. Kiedyś można było nie wykonać rozkazu, jeśli był on zbyt surowy, ofiary były niewinne. Teraz jest tylko posłuszeństwo. Istnieje coś na tyle chaotycznego, by to zakłócić. W pomieszczeniu z windą zejdź do najgłębszego szybu, gdzie są najstarsze groby. Co to zakłóci? Co masz na myśli? Idź, złodzieje na ciebie czekają. Pamiętaj na najgłębszy szyb kopalni. Teraz jest zamknięty, bo były z nim problemy. To tam znajdziesz to, czego potrzebujesz. W ogóle on wygląda, jakby sobie coś zrobił. I to jest mega, mega dziwne. Pamiętam, że ta misja była dziwna, więc musimy coś z tym zrobić. I w ogóle ja nie pamiętam, jak to działa. Aha. Kactenka za kactenką! Yeah! Musisz być najnowszą akolitką mistrza ganga. Słyszałam, że ma się pojawić nowy rekrut, ale z reguły nie jesteście tak szybko gotowi do służby. Zniszczenie wolnej woli może być czasochłonne. Ale mistrz gang jest znany z hojności wobec tych, którzy go radują. Musisz być wyjątkową istotą, jeśli pozwolono ci na tak bezpośrednie przejście do służby. Kim jesteś? Jestem tak jak ty, akolitką lotosu. Moje imię nie jest ważne. Nie zasłużyłam sobie jeszcze na prawo noszenia tytułu. Muszę dowieść swojej wartości poprzez służbę tutaj. To urządzenie to ekstrator dusz. Ma oczywiście bardziej wzniosłą nazwę, ale mamy tu gloryfikować cesarza Suna poprzez rękę śmierci. A nie składać hołd jakiemuś odległemu niebieskiemu władcy. Zamontowano je na windzie, zapuszczając się głęboko w nekropolię. Do niedawna wydobywaliśmy stamtąd ciała, aby pozyskać duchy błąkające się w pobliżu swych grobów. Wyniki były nieprzewidywalne. Teraz używamy niewolników. Świeżo zabici tworzą najlepsze golemy. Im bardziej bolesną śmiercią zginęli, tym lepiej. Ekstraktor nie jest delikatny. To jest chyba jakiś sposób na wykorzystanie ich, ale nie należy tak traktować pokonanego przeciwnika. Daje dodatkowego golema. Musisz więc wybrać odpowiednią ofiarę do tej procedury. Zalecam jednego z niewolników z poziomu więziennego. Wybór z innego źródła mógłby dać ci niefortunne wyniki, ja nie chciałabym, aby tak szybko spotkała cię hańba. Dźwignia służy do wyboru piętra, na które przesunie się platforma. Możesz chodzić, gdzie chcesz. Ale na twoim miejscu unikałabym niższych poziomów kopalni, są niespokojne. Sądzę, że są więc niebezpieczne. Starsze grobowce skrywają duchy, które od wielu lat żywią się swą nienawiścią. Niełatwo je kontrolować. Właśnie dlatego używamy teraz niewolników do napędzania golemów. I dobrze, kopalnie są niestabilne. Grobowce mogą się zapaść. Staramy się więc nie przemieszczać zbyt wielu golemów naraz, aby nie wstrząsnąć fundamentem fortecy. Czekajcie, ja sobie przy okazji odpalę Jade Empire, jadę i to w golem. Bo chciałabym przypomnieć sobie, ta zajmij się swoją pracą, bla, 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 bla. Wszyscy mi do tego każą pracować, a to wy jesteście nudni. Aha, czyli widzę, że jak będę chciała, to tak średnio tu widać. Czekajcie, Jade Empire, misja, okruch, teraz, chyba znalazłam. Dobra. Przede wszystkim, które drzwi? Gdzieś tu powinna... Ona chce coś jeszcze ode mnie? Czy to tak średnio? Nie. Dobra. Nie. Albo czekajcie. Niech mi powie o tych wypadkach śmiertelnych, bo ja się chyba nie pytałam o to.
Zapomniałam dowiedzieć, że nie da się zrobić, że się pasuje z kobietą. Jeszcze bardziej niebezpieczną rzeczą, jak nie się udzielić tego wyboru, że jeden z razu nie mogę powiedzieć sztuki. Dobra. Czyli tu o. Tu jest coś tam, sterowanie tym. O. Nie, nie, nie. Idź. A to? Powietrze w pobliżu ekstraktora jest wyraźnie chłodniejsze. Maszyna nie porusza się, zadając się czekając na swoją kolejną ofiarę. Su powiedział, aby zapuściła się na najniższy poziom kopalni i dowiedziała się, jak użyć maszyny do stworzenia okrucha, przez który plan zabójców Lotosu legnie w gruzach. Czekajcie, tutaj czytam właśnie... No chyba muszę iść na sam dół. No co ja mogę zrobić? No dobra, no to jedyne co nam zostanie, to przeszukać niższy szyb kopalni, z tego co widzę. Tylko czy ona się do mnie przyczepi, jak ja pójdę na... Wiesz, na które chcesz się udać. Poziom głębokich, opuszczonych kopalni. Ostrzegam życie w najgłębszych... Nie będę cię przeszedł, ale też cię nie ocalę. No dobra, no dzięki, no. O słuchaj, no co ja mam zrobić? Tak mi kazano! Tylko czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tylko ja nie wiem, bo on mi kazał zejść na sam dół i jednocześnie ja nie wiem jakby dlaczego, bo w solucjach widziałam, że mogłabym trochę się boję, że coś mi na rej wyskoczy. Chodź tu. Na pewno mi jakieś duchy wyskoczą. Boże, jestem przerażona. W grobowcach znajdują się złośliwe duchy z czasów, kiedy cesarstwo prawie upadło. Są chaotyczne i potężne i pragną zemsty. Przepraszam, ale muszę się upewnić, kim jesteś. Wiem, co to jest. Raczej wiem, kto to jest. O, tak. Zęk Sajcie wyczuwa. Znów czuję ból. Tak blisko idealnego chaosu, a ty wszystko zniszczyłaś. Zęk Sajcie zna. Zna twój paskudny zapach. Zęk Sajcie zniszczy. Zniszczy to wszystko. Może to o tego ducha chodziło, bo tam czytałam, że jest jakiś duch, który jest mega i w ogóle taki... Ale zobaczymy, ja nawet nie wiem, kto to jest. Widzę, że on tylko ma tutaj się potrafi posługiwać, no... Spoko typ. O, szedł za mną ten cały czas? Po prostu mistrz skradania. Boże drogi, jak on się skrada. Przez grobowce, tak jak ten zabójcy do tworzenia golemów, używają teraz niewolników. Na wspomnienie starego cesarstwa, duch starożytnego najeźdźcy z plemienia władców koni. Zęk Sej Drzewo, który opiera się ogniowi, był jednym z wielu, którzy grozili, że zrównają cesarskie miasto z ziemią. Twój lud, mnisi dusz, ich powstrzymał. Przynajmniej tak twierdzili. Postanowiłem zaryzykować. Te mściwe duchy wyczułyby, czy naprawdę jesteś mniszką dusz. Wielu ludzi nie jest tym, którym się wydają. Musiałem się upewnić. Ufam, że nie muszę ci już niczego udowodnić. Jaką miałeś gwarancję, że to się uda? Nie miałem żadnej, ale musiałem mieć pewność, zanim odejdę. Rozproszyłaś ducha Zęksaja, więc możesz zabrać jego ciało i rzucić go w ekstraktorze. Nawet za życie jego lud nie znał umiaru. Jego duch to czysty chaos. Okruchy powstały z jego zwłok, uszkodzi adeitowego golema i wszystkie golemy, którymi on kieruje. Gdy zakończysz drugie zadanie zlecone przez swojego mistrza, wręcz mu okruch, by zasłużyć na wstęp do wewnętrznych komnat. Tam znajdziesz informacje potrzebne ci, by udać się do pałacu. Ja jednak już tu pozostanę. Ta walka nie miała sensu. Nawet jeśli działasz z samolubnych pobudek, musisz rozumieć, że pozostawienie wroga silniejszym było... Aha. Co masz na myśli? Zostajesz tu niedługo, to wyjaśnię. Spełnij prośbę swojego mistrza. Gdy będziesz gotowa, by wejść do wewnętrznych komnat, powiem ci, dlaczego twój sukces jest tak ważny. Aha. No dobra. Ale tu już nic nie ma. Nic fajnego, nic w ogóle, nie. O. W tej trumnie spoczywa ciało. Weź ciało i wróć. Aha, bo może bym miała jeszcze możliwość cofnięcia się i wybrania jakiegoś ciała niewolników, które byłoby legitne. A ja wybrałam nielegitne i teraz robię coś źle. Ale jeżeli ja zrobię złego golema... Maszyna szaleje, wypaczyła się, nie mogę na to pozwolić. Odpowiadam za ten obszar, nie obchodzi mnie, kim jesteś. Tam się przejmujesz, babo.
ja jestem master, ja jestem super, ja podejmuję dobre decyzje, to twoje są złe. Jak nie umiesz tego zatrzymać, to oznacza, że ja nie wiem, co ty tu w ogóle robisz. Okruch dusz dla golema. Aha, czyli... O nie, ona zdechła z tym czymś na głowie i w ogóle wbiliśmy sobie level upa przy okazji. Dwa w ciało, jeden w duchę. Standardowo i chyba sobie weźmiemy jaki styl? Widzę, tu dostałam nowy styl, okruch lodu jakiś w ogóle, ja nie wiem, co to jest. Szabi demon, żelazna dłoń. No w sumie nie wiem, co my waliliśmy ostatnio. Niebiańska fala, wybraniec fortuny. Chyba weźmy sobie, walmy dalej w tego wybrańca, no już na spokojnie, że tak powiem. Jeszcze jeden i będziemy mieli do końca to ogarnięte. Boże drogi. I co ja mam teraz niby zrobić? A będę mogła się wybrać jeszcze gdzieś? Mogę. Zostaw mnie w spokoju. Nie, już nigdzie nie idę. Ja już mam to gdzieś. Mogę stąd wyjść? Ale najlepsze jest to, że to się ogarnęło, więc o co jej chodziło? Jak ja mam stąd wyjść? Czy mam iść na samą górę teraz? Poziom główny. To co ona mówi, że zepsute? Nie jest zepsute, działa. Działa na luzie. O, i lecimy do góry. O Boże, drogi, jakie to przerażające. Czyli ja zabiłam jednego świadka, że zrobiłam, że tak powiem, zły okruch i teraz oni dostaną ten zły okruch i ten ich golem to będzie ssał pałę, tak? Dobrze rozumiem? Wyjście. Jest wyjście, dobra. Okej. Jesteś, pamiętasz mnie? To ja witam cię w sali, gdy tu trafiłaś po raz pierwszy. Ostrzegałam cię wtedy, że to jeszcze nie koniec. Teraz mamy przewagę liczebną. No ciekawe. Ciekawe co, kogo? Jeden, dwa, trzy. Jesteś ulubienicą ganga, co mniejsza rolę pozostałych z nas. Armia golemów i tak już nas zastępuje. Czas, abyś poznała swoje miejsce. I ona jedyna ma normalny kolor oczu. Mistrzowi gangowi nie spodobają się groźby wobec jego ulubionej akolitki. Jeśli padnie jego ulubiona akolitka, dowiedzie, że to zaniedbywanie nas było błędem. Odzyskamy swoje miejsce, ciebie już nie będzie. Chcemy odzyskać nasze miejsce. Jeśli musisz zginąć, to świetnie. Ogólnie z tego, co pamiętam, to nieważne, czy ja bym była dla nich miła od samego początku, czy nie, oni byliby dla mnie niemili. Dla mnie w sensie, że byliby mega wredni. I nieważne co, nieważne jak i gdzie, to oni by się chcieli ze mną bić i mnie zabić, więc... wolę być już z nimi w złych stosunkach, bo nie ma sensu po prostu, wiecie, z nimi tutaj. Albo może jest, tylko ja nie wiem. Może coś źle pamiętam. No dobra, to czubki dostały. Strzała, w ogóle jeden golem trochę sobie padł. Czy to te drzwi? To te drzwi. Panie, tak trochę, no, przypał. A to nie ten pan. Panie, przypał. Z ekstraktorem już wszystko załatwione, tak? Okruch duszy pozwoli jadeitowemu golemowi kontrolować cały batalion jego glinianych pobratyńców. Pozbądź się jeszcze Shina, przedstawicie G. Komnaty wewnętrzne nie są z reguły dostępne dla okolitów, ty jednak dowiadłaś swojej wartości jako moja sojuszniczka. Daleko zajdziesz wśród zabójców. Obejrzałam ekstraktor. Mógłby zabić Shina, ale nie pozostawi przy tym ciała. Mam okruch duszy dla... Ja, nieważne. Owszem, jestem tego świadom. Gdy już wykonasz drugie zadanie, pozwolę ci go zaprezentować sektorium fortecy. To będzie wielki zaszczyt dla okolitki Lotosu. Może poznasz nawet wielką inkwizytorkę. Mam kilka pytań. Boję się o to zapytać. O mistrzusz... Mógłby za... Aha, obejrzałam ekstraktor. Mógłby zabić Shina, ale nie pozostawi przy tym ciała. Nie, tak być nie może. Jego zniknięcie nie będzie odpowiednim komunikatem dla moich wrogów. Musi być na głupca. Znać coś innego. Może w pomieszczeniu tłoczni. Na razie żegnaj. No dobra, a ty mi coś jeszcze powiesz ciekawego? Czyli no w sumie to nic. No dobra, no to jedyne co nam chyba zostało teraz zrobić to zejść niżej. Aha, no super. No nie mogę zejść niżej, albo ja nie wiem czegoś. A tu? Tu jest tłocznia. Oj, wystraszyłam się. Pamiętam, że to było mega trudne do ogarnięcia. O nie, ten golem jest czerwony! Czerwony. W ogóle ciekawi mnie to, jakim cudem tak mocne są golemy z gliny. O co?
Uważaj, głupia, chwilę nieuwagi mogłem zostać zmiażdżony. Po zrobieniu jadeitowego golema wykonaj zwykły kruk ducha i zastąp tego glinianego golema. Szeregi muszą być pełne, gdy będziemy aktywować jadeitowego. Moje własne demony mnie tu rozpraszają, ale nie przepadam ani za twoim nowym panem, ani za jego mistrzem. Skoro zabijasz jednego, czemu nie obu? Nieuwaga pozwala ci wykryć słabość celu. Spójrz w przyszłość. Plany mistrza ganga zwalą mu się na łeb. Ale jak ja mam to zrobić? Niby co ja mam wymyślić? A, i se poszedł. A ja się odwróciłam. Gliniane golemy, to są jakieś rzeczy. Bestiariusz, bla bla bla. O, nikt mi nie mówi, że pułapka w golemach będzie mi wsysać duszę. O, random uwa chyba jaka, albo random, nie wiem. Hello. Niestety jesteś nową akolitką Lotosu, mistrza ganga. Nikt inny nie ma powodów, aby tu przebywać. Szybko cię polubił. Nowi rekruci są z reguły trzymani w odosobnieniu. Wyjaśnię ci procedurę obsługiwania tłoczni golemów i dźwigu. Formowanie golemów to zaszczytne zadanie, które bla bla bla. Tłocznia jest łatwa w obsłudze. Za jej pomocą możemy w ciągu dnia wyprodukować cały legion bojowniczych golemów. Sztuczni bojownicy, ktokolwiek za to odpowiada, nie ma pojęcia o pięknie prawdziwego boju. Nasza potęga musi wzrastać. Niezwykle szybko. To tylko pierwszy krok. Tworzymy tu pozbawione energii korpusa, aby się ruszać. Każdy golem potrzebuje okrucha. Do każdego okrucha musi zostać wtłoczony duch pozbawiony wszystkiego poza najczystszą esencją. Przez pewien czas używaliśmy do tego duchy błądzące w pobliżu grobów, pozyskujące stamtąd niczym srebro. Teraz jest jednak inaczej. Świeżo zmarli tworzą silniejsze, bardziej posłuszne golemy. Zwłaszcza się umarli gwałtowną śmiercią. Dzięki kontroli jadoitowego golema legiony są całkowicie posłuszne. Aha. O dźwigu i tłoczni. Najpierw rodzaj korpusu, potem do tłoczni. To już nie spełnia w wektorialnym. Na dnia mocy golemom. Tu były jakieś wypadki? Maszyny są głośne, ich operatora widać z każdego miejsca pomieszczenia. Jedna z poprzednich ofiar tłoczni odniosła większe obrażenia po samym wypadku niż w jego trakcie. Reputacja to w zakonie zabójców lotosu bardzo ważna sprawa. No dobra, to musiałabym mu zepsuć reputację. Musiałabym mu zepsuć reputację, że tak powiem, krzywdząc go w ten sposób. Te przyrządy pozwalają ustalić rodzaj produkowanego golema. Obecnie są zablokowane w pozycji gliniany golem. Z boku widnieje otwór, do którego wkłada się chyba jakieś gliniane pojemniki. Poza tym maszyna wydaje się dość prosta. Produkuj glinianego golema. No dobra, no to ja skończę na tym, bo ja wiem, co się będzie szykowało dalej, ale wtedy będzie za duże, że tak powiem, w jednym odcinku. Widzimy się oczywiście w następnym i będziemy zabijać dalej. Kto by pomyślał? Na razie!